No i stwierdzam, że choć pogoda dzisiaj do bani, to wszystkie atrakcje dodatkowe wypaliły w 100%. Słuchajcie, jeśli macie dzieci, które uwielbiają zwierzęta, super miejsce. Więc przyjechaliśmy na camping pod Glen Nevis. No camping zdecydowanie usytuowany przepięknie. Słuchajcie, polecamy wszystkim, którzy chcą odkrywać Szkocję tutaj i wchodzić po górach, bo chyba lepsze miejscówki na wypad na Ben Nevis nie znajdziecie. Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Witamy się cały czas ze Szkocji. Noc spędziliśmy przy punkcie widokowym na Loch Caron. A teraz kierujemy się do miejscowości, Becia to miejscowość, wszystkie zna. Toridon, gdzieś tam w te okolice. Musimy znaleźć sklep, kończy nam się margaryna, mleko i tak dalej. I w tym sklepie musimy znaleźć marchewkę. A dlaczego? Dowiecie się za chwilę. Jedziemy. A koszt tego parkingu to 7 funtów. Można tutaj parkować od godziny 6 po południu do 10 rana. Kamperami można parkować od godziny 6 po południu do 10 rano. Właśnie dostałem SMS-a z powiadomieniem, że właśnie mi się czas skończył, ponieważ jest 10.03. A widoczki były bardzo fajne. Szkoda, że jest tak pochmurnie dzisiaj. No byliśmy dość wysoko, wjechaliśmy tym kamperem. Przygotujcie się na to, że w Szkocji stacje są małe, a sklepy no też malutkie. A w sklepach jest tak, że jest tam wszystko. Od środków czystości, po chemię, po jakieś jedzenie, także warto się zaopatrzyć, jak już widzicie coś lepiej zaopatrzonego w sklepie, bo generalnie tych sklepów jest mało. Więc właśnie zrobiliśmy małe zakupy, bo nam brakowało trochę rzeczy i jedziemy dalej. Szukam naszej naklejki z zeszłego roku, ale niestety nie mogę jej znaleźć. A to jest początek podjazdu do Apple Cross. My w tym roku chcieliśmy zrobić ten podjazd. W zeszłym roku zrobiliśmy go tutaj gdzieś do góry, możecie zobaczyć link do tego filmiku. Stwierdziliśmy, że w tym roku tego nie robimy. Dlaczego? Dlatego, że pogoda jest kiepska. Jest szaro, puro, ponuro, no i całe góry są w chmurach, więc i tak znowu byśmy nic nie widzieli. Nie widzielibyśmy to raz, dwa, zmęczylibyśmy kampera strasznie, bo tam są trzy agrafki, wspinasz się bardzo wysoko, a żeby potem i tak nic nie widzieć, to bez sensu, więc my wybieramy alternatywną drogę, bo tu się jedzie na Apple Cross, a my stoimy tam i będziemy jechać tą drogą. Ale w związku z tym, że nasza naklejka już została zaklejona z zeszłego roku, nakleimy sobie nową. A co tam? Ciągle o nich zapominamy, już tyle miejsc byliśmy, mogliśmy tyle naklejek nakleić. No i co, zapomnieliśmy za każdym razem. No teraz nakleimy tam, gdzie nie jedziemy. Dobra, naklejamy. Jest. Pozdrawiamy miasto Gdańsk. O! Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy. Ale Ewy podczas tej podróży nauczyła się wychciewać wchodzenie na kolana, żeby podziwiać widoki. A najlepiej jakby było otwarte okno, żeby ona mogła wystawić łeb i mieć wiatr we włosach. I teraz właśnie mnie tu męczy, żeby wskoczyć. No ja nie chcę, bo raz, że jest dzisiaj dosyć chłodno, ale poza tym miałam włosy umyte, więc nie chcę, żeby mi tutaj biało, ale ona oczywiście swoje. Spodobało jej się. Ja jednak ją wzięłam na chwilę, bo zatrzymujemy się dosłownie za minutkę, dwie, więc może sobie popatrzeć, co tam się dzieje. Z tego co kojarzę, jesteśmy w wiosteczce Kinloch albo Kiloch, coś w tym stylu. W zeszłym roku tutaj staliśmy i byliśmy na lodach. Dzisiaj nie jedziemy na lody, bo dziewczyny przed chwileczką nie lody. Ale zrobimy sobie kawę. Zrobimy kawę i jedziemy dalej. Ta wioseczka jest pierwszą oznaką cywilizacji po zjeździe z Apple Cross. Zobaczcie, tak jak mówiłem, nie będziemy tutaj wjeżdżać, ale tutaj za rogiem, tutaj ta wioseczka ciągnie się tak i gdzieś tam dalej za rok. Ostatnio jak byliśmy, świeciło piękne słońce. Dzisiaj niekoniecznie. A my otwieramy buta z gazem i robimy kawuci. Co robisz? Kupujemy jajka. Akurat były różnej wielkości, jest wytłaczanka 2,50 za 6. Także zostawiamy piątaka. I jedziemy dalej. Panie! Bardzo miła pani jeszcze do nas wyszła. Która do nas wyszła i powiedziała, słuchajcie, zamienimy te jajka, bo tutaj te jajka są akurat świeże z dzisiaj rana. Pozbierała, także kurczaki tam biegają w koło domu, także takie prawdziwe free range.
No i bardzo sympatyczna, mówi, że podczas COVID-a przeprowadziła się z Edynburga tutaj. Ja mi się wydaje, że ona nie jest Szkotką. Ona miała akcent amerykański. Dlatego no się wiem. Zapytałem, jak długo tutaj mieszka, że tak wiecie, żeby nie zapytać, ty jesteś Szkotką? Tylko jak długo tutaj mieszkasz? A ona mówi, że od 12 lat. Ale jest. Fajnie, bardzo fajnie. I tyle razy zatrzymywaliśmy się przy tych budkach i wszędzie jaja były wszystkie. A w końcu! Jej, znalezione jaja. Dobra, jedziemy dalej. Wjeżdżamy teraz do wioseczki Torridon, która jest pięknie położona przy jeziorze. Ponoć jest też bardzo fajna. Jest tutaj dużo szlaków do pospacerowania. Jest tutaj dosyć dużo w ogóle lasów. Także miejsce wygląda bardzo fajnie. No pięknie położone. Ale jest malutki parking, więc się zmywamy, bo nie chcemy tu zostawiać ludziom. Średnio się tu mieścimy, nie chcemy zostawiać ostatniego miejsca parkingowego zwykłym samochodom, więc jedziemy, bo tu jest Muzeum Jeleni, więc jedziemy dla Oliwii odwiedzić. Spodziewanka, niespodziewanka dla dzieciaków. Tutaj w Torridon zostało nam polecone miejsce, a właściwie Muzeum Jeleni i Park Jeleni. Głosi i zostawiamy tutaj Oliwię. Największego łąka będą mieli. Oliwia ma świra na tym punkcie, to idziemy zobaczyć, zwiedzić. Mamy kupę czasu dzisiaj, nigdy się nie spieszymy, więc zobaczymy. Te antlers pochodzą z jednego tylko jelenia i on tutaj jak już był na starość na tej jakby farmie, to on tutaj zrzucał i je kolekcjonowali. Piękne. Mhm. Let's go. Come on, guys. Are you going? Let's go. Złocie tutaj całe poroże, także zdjęcia. Wszystkich jeleni. Idziemy teraz karmić. Pasjonują, opowiadają o tym w tym malutkim muzeum. To jest tylko jedno pomieszczenie, ale fajne. No a potem potrząsiecie torbą i całe stado się zbiegnie. Ja chcę tylko powiedzieć, że mam 41 lat i nigdy nie widziałem saren tak blisko. Z bliska. A jeszcze, bo to były kobiety, znaczy kobiety. No sarenki. Sarenki. A gdzieś tam z tyłu dalej to są, wiecie już. Panowie. Panowie z tymi swoimi porożami. Ale już nie będziemy tam daleko szli. Nie. Jedziemy dalej. Jedziemy. Wyjeżdżamy, udajemy się dalej. Miejsce super, polecamy, szczególnie jak można wyjść i pokarmić. Nie wiem, czy to jest normalne. Czy po prostu to, że Oliwia była tak ześwirowana na jelenie i miała o czym gadać z tym panem. Dokładnie, i ten pan widział, że Oliwia ma wiedzę na ten temat. Tak, bo się śmiał, że mogłaby go zastąpić. I dlatego wzięło ten worek i po prostu on był bardzo daleko, ale jak on trzepał tym workiem, to one wtedy wiedziały, że to jest oznaka, że będzie karmienie. I to tak na sprawę to jest tylko dla picu, bo tego jedzenia mieliśmy bardzo mało i tylko no, niektóre podchodziły na tyle blisko, żeby zjeść. Miejsce jest darmowe, ale warto zrobić donation, co my zrobiliśmy i wrzuciliśmy tam do takiej skarbonki jakby 10 funtów. No bo z czegoś oni to muszą otrzymywać. Wiadomo, że to idzie z dotacji rządowych, ale zawsze jakiś tam funt do przodu. Naprawdę, naprawdę zachęcamy, jeżeli macie rodzinę, jeżeli macie dzieciaków, albo w życiu nie widzieliście jeleni z bliska, tak jak ja, zdecydowanie to jest rzecz, którą musicie zrobić. Jesteśmy na parkingu, gdzie podobno bardzo często przebywa bardzo słynny jeleń o imieniu Kalu. Przebywam tutaj w tych okolicach. Dlaczego? Dlatego, że jest on stary, ma już zepsute zęby, albo ich w ogóle nie ma i ludzie tutaj dokarmiają go marchewkami, albo ewentualnie jabłkami. No i niestety, jelenia nie ma. Poszedł sobie gdzieś na spacer, a może sobie gdzieś fajnie, smacznie śpi, ale zobaczcie. Nie ma się co dziwić, że on tutaj się kręci, poproszę bardzo. Marchewki, brokuły, marchewka kolejna, tutaj gdzieś tam dalej też. Także dla niego to jest darmowe pożywienie. Podobno rozmawialiśmy z panem z tego muzeum jeleni, mówił, żeby nie dokarmiać. To nie jest dobre, zdecydowanie nie jest dobre akurat dla tego jelenia.
tak żeby tego nie robić. No niestety nie mamy szczęścia, nie możemy go znaleźć, nie widzimy go. No niestety nie mamy szczęścia. Może następnym razem, kto wie. Zobaczcie, no udało nam się go znaleźć. Wyjeżdżaliśmy z parkingu, a Becia go zauważyła. Ale już się bliżej, nie zbliżamy się do niego całkiem blisko, bo nie będziemy go straszyć. On jest stary, zmęczony życiem. On sobie tutaj leży. No i stwierdzam, że choć pogoda dzisiaj do bani, to wszystkie atrakcje dodatkowe wypaliły w 100%. Kaluma znaleźliśmy, skubany się schował. Byście widzieli moją minę. Oliwia stała na tym wzgórku nad nim, ale patrzyła daleko, szukała go. A ja pod nogami dosłownie stała, ja zauważyłam go wyjeżdżając z parkingu. Także no ciekawe, nie dawaliśmy jedzenia, tak jak mówiliśmy. Bo raz, że miał porzucane, dwa, że jak rozmawialiśmy z tym panem, gdzie karmiliśmy na tej farmie te jelenie, mówiliśmy mu o tym kalumie, on mówi, że żeby nie dokarmiać, żeby nie, bo to niekoniecznie im służy, niekoniecznie jest coś, co powinny jeść. A wiadomo, że ludzie oprócz tych marchewek i jabłek, które podejrzewam nie są jakieś złe, to pewnie dają też ich chleb i cokolwiek tam akurat znajdą. Że fajne przeżycie. Zobaczyć dzikiego jelenia praktycznie w odległości 1,5 metra. Taki spokojny, wiadomo, ma jakieś tam odjazdy. Bo on kiedyś na tym parkingu właśnie przewrócił słup oznaczający parking czy nazwę. Więc wiadomo, że to jest dzikie zwierzę, ale taki leżał, taki przywalony, wiecie, pogoda do on w ogóle schował się tam gdzieś w tym rowku i sobie leżał i sobie żuł, co tam mu ludzie rzucili. Dojeżdżamy do punktu, gdzie można serwisować kampery. Miejsce nazywa się... Aha, a czyli jednak nie można, bo właśnie widzimy, że jest wszystko remontowane. Więc niestety nie można sobie zrobić tutaj serwisu. W zeszłym roku robiliśmy właśnie tutaj w Kinochlewę serwis kampera. A chcieliśmy opróżnić toaletę. No trudno, jedziemy dalej, nie ma sensu. Skoro nie można, to nie można. Tak nam się pogoda zmienia, że słońce zaczęło wychodzić w końcu dzisiaj. No ale atrakcję tak mieliśmy nawet w deszczu, także fajnie. A teraz szukamy gdzieś miejsca, żeby zjechać gdzieś na bok. Bo za chwilę będzie grała Iga Świątek, a jak wiadomo Iga jak gra, to ja oglądam. Więc musimy gdzieś się zatrzymać. Nie może nie. Nawet na promie oglądałam. Akurat się wstrzeliła w mecz z Osaką, jak byliśmy na promie. Także większość mi się udało obejrzeć spokojnie. Także zobaczymy. A potem jeszcze mamy kawałek drogi, żeby znaleźć coś na noc. Ale tu kurde korki. Patrzcie to. Spotkanie z ciężarówką. Zrobiliśmy sobie piękny postój na takim punkcie widokowym. Obejrzeliśmy jego świątek na telewizorze, Mariusz pospał, a teraz możemy jechać dalej. Iga wygrała, także ja jestem w dobrym humorze. No i zobaczymy co dalej. Jedziemy pod Bennewis, spotkamy się tam z rodzinką, która nas obserwuje. No i potem będziemy szukać miejscówki na noc. Przyjechaliśmy na camping pod Glennevis. Tutaj spotkać się ze znajomymi. Stwierdziliśmy, że zostajemy, bo już jest późno, jest 8:30, nie będziemy nic szukać. Znalazło się jakieś miejsce bez prądu. Cena 40 funtów, także dosyć drogo, ale tu jest dosyć okupowany ten camping, bo tu pieszo z niego można dojść właśnie na Glennevis, jeżeli ktoś lubi. No jedziemy się zaparkować, musimy iść do sklepu, bo jest otwarty. Coś tam pokupimy na wieczór i posiedzimy sobie. I prysznice będą porządne. Hej! Jesteśmy, zaparkowaliśmy. Zobaczcie, mamy praktycznie przedostatnie miejsce. Tutaj stoi koło nas jeden kamperek. My. No i tu jeden, może ewentualnie dwa. Cena? No trochę dużo. Jak bez prądu? 38,50, prawie 40 funtów. Ze względu na to, że jest nas czwórka. Jest godzina 20:30. My spieszymy się, żeby iść do sklepu, zrobić jakieś małe zakupy. No i co? Rozpalamy tutaj grilla. No i impreza u nas.
No kemping zdecydowanie usytuowany przepięknie. Bardzo zadbany ten kemping. Bardzo też. Ładny. Polecamy mimo wysokiej ceny. Jeżeli lubicie wspinać się po górach, to macie super miejsce wypadowe. Wydaje mi się, że ten kemping jest bardzo oblegany, więc trzeba go zarezerwować naprawdę z dużym uprzedzeniem. Recepcja. A tu jest fajnie zaopatrzony sklep. Pięknie. Tutaj jest dozwolone palenisko, dozwolony jest campfire, więc wyciągamy, rozpalamy ognicho i jadam polskie kiełbasy. Fajnie dla odmiany, a jutro rano prysznic. Będzie fajnie. Meszki tutaj aż tak nie latają, ale zobaczcie. O, przy okazji Wam pokażę. To jest spray z Avonu. Dużo ludzi go polecało, my go kupiliśmy. Wydaje nam się, że działa, bo tą pierwszą noc, gdzie meszki się pojawiły, my się wysprayowałyśmy po twarzy i nas nie pożarły, a Mariusz z kolei wyglądał, jakby miał ospę po twarzy i po głowie. Więc chyba coś daje. Więc jakby co, to właśnie spray z Avonu na meszki szkockie. Medzieć. Kupiliśmy fajną naklejkę i sobie przykleimy od razu. Może gdzieś tu wejdzie. Poszło, zanim się zgubi. Dzień dobry, witajcie z kempingu Ben Nevis. Jak wiecie, wczoraj wieczorem przyjechaliśmy tutaj, naprawdę późno wieczorem, bo około 8.30. Dzisiaj wyjeżdżamy stąd i jedziemy w kierunku Glasgow. A zobaczcie, jaką mieliśmy piękną pogodę, jaki jest piękny poranek dzisiaj rano. Ale pierwszy raz, odkąd jesteśmy w Szkocji, jest bezchmurne niebo. Bardzo ładne widoki, a sam camping jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zresztą zaraz Wam go pokażemy. Jest mnóstwo ludzi właśnie w namiotach. Wydaje mi się, że ten camping ogólnie bazuje na ludziach, którzy korzystają z namiotów głównie. Becia, co myślisz? No myślę, że to jest właśnie tak, że jest łatwe wejście na Ben Nevis. Więc łatwo tu jest przyjechać z namiotem na 2 dni. Wejść, to jest słuchajcie 10 godzin około w to miejsce z powrotem. Mieć miejsce na prysznic, wyspać się i potem ludzie zbierają się i jadą dalej. Dla osób troszeczkę głębszą kieszenią, ewentualnie z większym portfelem, ładne lampody. Z pięknym widokiem znowuż na góry. Tutaj jest punkt sanitarny, czyli toalety męskie, damskie, a także fajnie, bo po raz pierwszy takie coś widzimy, są normalnie takie schowki, gdzie można sobie za darmo podładować telefon komórkowy. Wbija się swój PIN, ustawia się telefon, on tam się ładuje. Jak się naładuje, to się go wyciąga i jest telefon w pełni naładowany. Będzie pierwszy raz coś takiego, nie? Na campsite'cie. Ze względu na to, że jest namiotów podejrzewam. Dokładnie. Dużo ludzi zauważyliśmy też jeździ po prostu rowerami. Z małymi pakunkami i oni przejeżdżają dużą część Szkocji po prostu na rowerach. Więc takie campsite'y też są potrzebne po prostu, żeby właśnie się podładować, wziąć porządny prysznic, no i jechać dalej. Dla każdego coś miłego. Zobaczcie tutaj domki holenderskie, co prawda trochę przestarzałe, ale też są. Więc dla większych grup spokojnie można pewnie zarezerwować sobie tutaj i spędzić kilka nocy w domkach holenderskich. Wszystko fajne, zadbane, czyściutkie. Piękny park dla dzieci. Wysypany taką specjalną pianką, żeby jak dzieci się przewróciły, ewentualnie spadły z czegoś, to sobie za dużo krzywdy nie zrobiły. Fajnie, bardzo fajnie. Ogólnie ten kemping coraz bardziej nam się podoba. Naprawdę rośnie w nas pomysł, żeby tutaj przyjechać za rok i mieć miejsce wypadowe na Ben Nevis. Słuchajcie, polecamy wszystkim, którzy chcą odkrywać Szkocję tutaj i wchodzić po górach, bo chyba lepsze miejscówki na wypad na Ben Nevis nie znajdziecie. Ten kemping jest naprawdę zauroczy. Jest fajnie, czysto, nowocześnie. Jest naprawdę bardzo fajnie. Zielono i bardzo zadbane, także polecamy. Zobaczcie, jaki fajny myk. Stolik, a tutaj metalowa płyta właśnie z miejscem na barbecue. Czyli można spokojnie sobie postawić barbecue i tutaj zrobić sobie grilla. Świetny pomysł. Proste, ale jakie fajne. To jest takie typowe barbecue, wiecie, jak możecie kupić za piątaka, że sobie tylko położycie z tą taką metalową, aluminiową osłoną, tam kiełbaski i super. Job done.
kocja w słońcu to już w ogóle całkiem inny wymiar. W głowie się nie mieszczą te widoki, jeszcze jak jest słońce, niebieskie niebo, pięknie. Już powoli wyjeżdżamy ze Szkocji, kierujemy się z kolei na kolejne piękne miejsce, tym razem położone w Anglii, czyli na tak zwany Lake District, czyli kraina jezior. I tam chcemy spędzić noc, tą naszą podróż powrotną troszeczkę rozłożyć. Ale co chcę wam powiedzieć, spotkaliśmy się pod Glasgow. Bardzo, bardzo ciekawym człowiekiem. Znajomość została po raz kolejny nawiązana poprzez Instagram. Jest to polski przewodnik po Szkocji, który, jeżeli ktoś by chciał przylecieć, to on organizuje indywidualne, ale także grupowe wycieczki po Szkocji. W sumie dopasowane do tego, co chcecie zwiedzić i gdzie iść. Osoba bardzo ciekawa, która świetnie wygląda w kilcie i super opowiada, no i wie wszystko na temat Szkocji. Także bardzo ciekawa postać, bardzo fajnie sobie posiedzieliśmy, porozmawialiśmy. I tak nam idą kolejne. Wczoraj spędziliśmy super wieczór z rodziną, polską rodziną na kempingu. Która też którą jest pozdrawiamy. Na Instagramie, która gdzieś tam nas znalazła też na Instagramie. I obserwują nas na YouTubie, także naprawdę social media w tych czasach z jednej strony łączą ludzi, z drugiej strony wiadomo, że kontakty międzyludzkie się ograniczyły przez to, bo ludzie robią dużo przez internet. Ale my poznaliśmy już w ten sposób bardzo dużo fajnych ludzi. I za każdym razem jak idziemy do Szkocji, to z kimś się spotykamy. W zeszłym roku spotkaliśmy się z dwoma osobami i w tym roku z jedną rodziną i jeszcze dodatkową osobą, także super. No to dojechaliśmy do Kasiek. No i tak jak myśleliśmy, kamperów tu jest pełno i stoją na noc, bo to nie ma możliwości, że one teraz nagle wyjadą. Także my też zostaniemy, się bardzo już głodni, więc czekamy tylko aż się zatrzymiemy i idę do garów zrobić coś do jedzenia, bo dzisiaj zrobiliśmy małe zakupy w Waldiku i nie chcemy po prostu tracić już kasy na jakieś restauracje. A parking wygląda tak. Jednak Mente to jest mistrz parkowania. Zobaczcie jak stanął tu przy tym słupku. Mente, dobry jesteś. No bardzo. Dobra, idziemy robić jedzenie. Tak jak Becia mówiła, zaparkowaliśmy w Keswick. Cena biletu do jutra, do godziny 9 rana, bo nasz plan jest taki, żeby co najmniej jutro około 8-9 wyjechać, to 8,50. Zobaczcie, jest kilka kamperów. Ludzie tutaj nawet robią grilla, więc spokojnie możemy sobie tutaj stanąć, otworzyć piwko i nie powinien nam się tutaj nikt doczepić. Teraz robimy kolację, bo jesteśmy głodni. Zostawiamy kampera. Ruszamy do jednego z najbardziej urokliwych miasteczek, w jakim kiedykolwiek byliśmy. I bardzo, drugi raz tu wracamy. Lubimy tu wracać. Wiemy już, jak tu się poruszać. Wiemy, że tu można zostać na noc. Więc dla nas to jest fajny przerywnik w drodze powrotnej do domu. Bo mamy 800 km ze Szkocji, więc no jest to kawałek. A jutro będziemy mieć z tego miejsca jakieś 6 godzin jeszcze. Nie jest łatwo. Szkocja od Walii jest daleko. Słuchajcie, parking jest tam, gdzie już widzicie te samochody, które stoją. A teraz zobaczcie to. Już mamy góry i mamy jezioro Windermere bodajże. A miasteczko nazywa się Keswick. I znajduje się w Lake District. Uwielbiamy to miejsce. Ale pięknie co, jaka piękna pogoda. Ile to zawsze ludzi siedzi przy tym brzegu, nie ma się co dziwić. A nam się tak nie chciało wyjść. Poszła. Załączył jej się szał, nie? Pies oszalał. Się nakręciła, że biega w kółko we wodzie. Jest godzina 8, więc wszystko już jest pozamykane, ale w ciągu dnia tu jest, są duże możliwości wynajęcia łódek, popływania po tym jeziorze. Także polecamy. Na wyspie Bergamuta, na tej wyspie za mną, ktoś ma własny dom, a także miejsce, gdzie mogą cumować swoje własne łódki. Jak kiedyś tutaj pływaliśmy na paddleboardach, są takie wielkie znaki mówiące, że tam nie wolno wchodzić, bo to jest prywatny teren. Fajne.
Ktoś ma dużo kasy. Dalej, rzucajcie. Wyrać, bo teraz to będzie bardzo ślisko, dziewczyny. Ale ja się czekam. April, you missed the stick. Ojej! Daj, dobra, dobra. Uwaga. Uwaga, powrót. To miejsce to jest naprawdę wisienka na torcie. Super fajna pogoda, jeziorko, dzieciaki rzucają kamienie do wody. Pies, jak zresztą słyszycie, szaleje, ponieważ chce skoczyć do wody. Mega. O! O, zobacz pięknie! Robimy zawody. Oliwia, Sofii pierwsza, tak? Bo jest gotowa. Oliwia? Wow! Ale oliwki poleciały dalej. Sofii, brawo! Te cztery Sofii zrobiła. Żegnamy się z jeziorkiem, zbieramy się dziewuchy. No, ej, cztery razy poszło. Zbieram się do kamperka, bo zaczyna się robić późno. Słońce już zaszło. Idziemy teraz na jakieś dobre piwo. Ósma 25, my wstaliśmy, zebraliśmy się dosyć szybko i jedziemy już do domu, mamy 6 godzin, więc kończymy i żegnamy się z wami. Dzięki bardzo, dzięki, że byliście z nami. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli macie ochotę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzu. Dajcie znać, co myślicie o serii ze Szkocji, a do Szkocji was zapraszamy i do zobaczenia w kolejnej serii, już niebawem. Trzymajcie się. Takiego dość niebywałego miejsca, więc do zobaczenia. Pa!